Siemaneczko mordeczki, ja jestem Kuba, zapraszam was na odcinek, który no po prostu będę opowiadał o chińczyku, czy warto go kupić, czy nie, jakie są koszty eksploatacji, spalania i tak dalej. Więc jeżeli wam się ten odcinek spodoba, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję na kanale, no i co, zapraszam was na odcinek. Dobra, więc kolega będzie mi zadawał pytania, co tam jakiś użytkownik doda, więc możesz zadawać. Opowiedz o danych technicznych. No więc co, no jest to kurde silnik czterosuwowy, jak każdy wie. Ma, no niby ma 12 koni, ale każdy wie, że tyle nie ma, ma no tam gdzieś 7, 8, coś takiego. Jest to pojemność tak naprawdę 110, nie 125, tutaj widać 107 cm sześciennych. Będziecie mieli do góry nogami, ale będziecie widzieć, o co chodzi. Jest tutaj gaźnik fabryczny PZ19, tutaj jest założony PZ22, żeby troszeczkę więcej miał mocy. Są hamulce hydrauliczne, jak widać, tutaj są dwutłoczkowe, z przodu jest jednotłoczkowe, o tutaj gdzie będziecie widzieć. I tutaj no trochę mi cieknie, widzicie, ale to z lak, nie z zacisku. No i ten mały śmierdziel waży około tak w przybliżeniu gdzieś 80 kg, więc nie jest taki ciężki, więc na sam początek moim zdaniem jest ok. Czym KXD różni się od innych modeli chińczyków? No, te KXD to są generalnie 607, one były niskie na małych kołach, jak widzicie, z przodu jest 12, z przodu jest 14, z tyłu jest 12. Był niski, tym bardziej, że ja go tutaj podwyższyłem generalnie i kolega tutaj podwyższył, więc jest jeszcze wyższy. No jest to model 607, jest niski, mały, potem jest KXD 608, już na większych kołach, już z przodu 17, z tyłu jest 14. Rama moim zdaniem gorszej jakości niż tutaj, bo tutaj jakoś tak się trzyma, a kolega ma na przykład 608, cały czas łamie i cały czas ją spawał, więc moim zdaniem ta rama jest troszeczkę lepsza. No, a te KXD 612 Pro wzmacniane to praktycznie w ogóle nie jest wzmacniany, tylko po prostu tutaj, tak, tutaj rama idzie po prostu przez środek, jak widzicie, a w tym 612 Pro kurde idzie tak po prostu teoretycznie wzmacniane, ale tak naprawdę nie jest wzmacniane, bo pęka jak 608, czyli nie wzmacniane. I tam też jest koła są 17-14, jest większe niż w tym modelu. No i ogólnie te wszystkie KXD moim zdaniem są tak samo wydajnościowo i tak samo się psują moim zdaniem. Może rama troszeczkę lepsza w tym, w sumie teoretycznie jest taka sama, ale na moim przykładzie jest trochę lepsza niż typowe 607, czy 608 czy 612. No i jeżeli chodzi na przykład o lontiny to w ogóle no teoretycznie Chińczyk to Chińczyk, ale moim zdaniem KXD jest troszeczkę bardziej wytrzymalsze niż Longcin. No i Longcin to już jest typowy China, tak jak to, ale moim zdaniem KXD jest lepszy. A Diabolini ja bym generalnie wybierał te 125, bo moim zdaniem troszeczkę ma lepszą ramę i ogólnie jest trochę no, masywniejszy i tak dalej, jest lepiej wykonany niż typowo KXD czy Longcin. Są koszty ewentualnych napraw. No, co do napraw, to na przykład cały generalny remont, wał, cylinder i tłok, no i głowica ogólnie cała, co praktycznie cały silnik kosztuje jakieś 280 zł, no, a cylinder z tłokiem kosztuje około 80, a sama głowica kosztuje 80 zł, więc moim zdaniem jak na Chińczyka to jest ok cena. Jeżeli chodzi o eksploatację, czyli na przykład klocki są w tym modelu, ja je kupiłem do tego zacisku za 12 zł, a z przodu do przodu gdzieś kosztuje około 30 zł, więc to nie są duże jakieś bardzo pieniądze. Jeżeli chodzi o łańcuch tutaj jest Moretti wzmacniany niby 428H, no i on kosztuje dziś w granicach 300 zł, zębatka kosztuje dziś 12 zł, no bo to jest eksploatacja, no używa się, to te ząbki się wyrabiają, a tylna zębatka kosztuje około 60 zł, więc nie są to jakieś bardzo duże pieniądze. Zapomniałem wam powiedzieć o jednej rzeczy, chodzi mi o amortyzator tylny, bo tutaj na przykład jest od MRF-a 120, a jest podwyższony, tak jak widzicie, ale polecam wam od razu zmienić go, no po prostu one lubią pękać, no i po prostu lubią się tak wyrabiać, że są takie miękkie, że się po prostu na tym jechać nie da, więc możecie po prostu zainwestować też 120 zł czy 150 i kupić normalny amortyzator, no bo te fabryczne są słabej jakości. Zwracasz uwagę podczas zakupu używanego chińczyka? No tak naprawdę na wszystko, ale może no ogólnie na takie pobieżne rzeczy to można po prostu sprawdzić klocki z tyłu, jak wyglądają, tarcze, czyli cały układ hamulcowy. Tak samo z przodu można to sprawdzić, bo po prostu lepiej zobaczyć, czy nie szorowało na samych blachach, kurde, tarcza.
Można również sprawdzić, czy nic nie stuka w silniku i czy nie kopci, bo jeżeli kopci, no to można już się szykować na wymianę tłoka z cylindrem, znaczy albo w całej góry, jak to woli. Można również sprawdzić od tej strony, chodź. Można również sprawdzić, jak wygląda napęd, czy zębatka nie jest mocno wytarta, tak samo łańcuch, czy nie jest wyrobiony. Tak samo chodzi o tylną zębatkę, można to sprawdzić. Można również sprawdzić, czy rama nie jest popękana gdzieś, tak jak w sumie tutaj coś jest delikatnie, ale to nic jest ten. Czy tutaj nie jest nigdzie pęknięta, u mnie była akurat wzmacniana troszeczkę, więc co tam, nic. Można również sprawdzić, czy nie ma luzów w główce ramy. Można po prostu wziąć go, można przednik hamulec zacisnąć i tak poruszać, czy wyczuwalny jest luz. Jeżeli nie, to jest ok. A jeżeli się cały rusza przód, no to można zawsze stargować te 30 zł na łożyska, tak? Możecie również sprawdzić, czy nie ma luzów w przednim kole ani w tylnym, ale to najpierw dwie osoby, że jedna bierze, podnosi, a druga rusza kołem. Można również sprawdzić, uwagę, czy nie ciekną lagi, bo widać u mnie tak ciekną, że to jest szok, niestety. No i jeszcze możecie sprawdzić, czy nie ma nigdzie wycieków w silniku, bo u mnie, jak widać, tutaj się delikatnie sączy. No i one lubią tutaj gdzieś na dole cieknąć sobie albo u góry, to już zależy od Chińczyka, nie? No i co jeszcze można? No sprawdzić na opony, czy są w dobrym stanie, czy nie są zjechane. No i moim zdaniem to byłoby chyba tyle, na co patrzeć przy zakupie używanego Chińczyka. Ile trzeba zapłacić za takie KXD? No, w ten stanie nie jest bardzo idealnym, lecz jest moim zdaniem dobrym, ma hamulce, z czego dobrze chodzi. No i ja bym na takie wyceniał gdzieś na 1300, może 400. No nowy kosztuje 1800, 900, ale to są na przykład, jest siedzenie MRF, jest ten amortyzator MRF, no lepszy łańcuch niż ten fabryczny, bo fabryczny to jest jak plastelina, wygina się i się w ogóle luzuje bardzo mocno. No i rama nie jest wzmocniona w tym. W nowych, a w używanych może ktoś to po prostu wzmacniał. No i tak jak mówię, nowy kosztuje gdzieś 1800, używany 1400, ale wiadomo, można zmienić olej przy zakupie używanego. Klocki mogą być wyrobione i tak dalej. No trzeba sprawdzić po prostu przy zakupie takie rzeczy i wtedy się wszystko okaże, jakie będą dokładnie koszta takiego KX-a. Ile pali takie KX-a? No, tak naprawdę ile się wleje, bo na przykład, no różnie, no bo jak daje się i pałuje, to moim zdaniem koło trójeczki, ale jak się jedzie normalnie i w ogóle czasami się da więcej gazu, no to koło dwójki będzie palić. Zbiornik tutaj pojemności jest około 4,5 litra, z tego co ja pamiętam, albo 4, no więc jest ok, bo niektóre miały po 2,5 litra, to w ogóle taki malutki balk, więc no pali mało, z 2 litry na 100, 3, zależy jak się go użytkuje. Czy warto kupić takie KXD? No moim zdaniem, no do zabawy warto, do większego skakania czy większego upalania po prostu moim zdaniem jest za słaby. Nie chodzi o typowo o moc, tylko po prostu o lamy i tak dalej, czy skoki jakieś bardzo wysokie jak na markowym. Po prostu lepiej moim zdaniem zainwestować w markowy, no to każdy wie, ale jeżeli by ktoś chciał kupić nowego czy używanego KXD, to moim zdaniem warto do zabawy. Można nawet celować w Diabolini czy Beretę, jest coś takiego, no jest troszeczkę lepszy niż to. KXD typowo czy Longin, więc moim zdaniem warto do zabawy, nie są tak duże pieniądze, jeżeli chodzi o eksploatację, więc co, no moim zdaniem warto. Jeżeli Wam się ten spodoba, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję na kanale, no i co, jeżeli chcecie więcej podobnych filmów, jak opowiadam o KXD, cokolwiek, albo jak coś zrobić, no i tak sam bardzo dobrze nie umiem robić różnych rzeczy, ale przykładowo nagrać wymianę tłoka z cylindrem, czy głowicy, to takie rzeczy umiem, czy ustawić rozwój, to nauczyłem się generalnie. Czy ustawić zawody, po prostu takie rzeczy plus minus, wiem o co chodzi. Więc możecie napisać w komentarzu, czy chcielibyście jakiś taki filmik, jakbym zmieniał cylinder, czy głowicę, czy coś robił, to mogę wam po prostu coś takiego nagrać. Więc co, zapraszam was na inne filmy. No i co, zostawcie łapkę w górę znowu, subskrypcję, no i trzymajcie się, no i siema.